PKN Orlen to polski koncern paliwowo-energetyczny, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W obszarze działania koncernu znajduje się również produkcja polimerów oraz monomerów. Główny producent produktów petrochemicznych w Czechach w 2015 roku zatrudniał ponad 20 tysięcy pracowników. Właściciel 6 rafinerii w Płocku, Trzebini, Jedliczu, na terenie Polski oraz na terenie Czech i na Litwie. W 2015 roku przychody przedsiębiorstwa wyniosły 88,4 miliarda złotych. Same przychody związane ze sprzedażą paliw do klientów indywidualnych i instytucjonalnych wyniosły 31 miliardów. Zaś w 2014 roku przychody przedsiębiorstwa wyniosły 106 miliardów złotych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W październiku 2017 roku akcje spółki osiągnęły dotychczasową maksymalną wartość 128 zł za sztukę. W lipcu 1944 roku utworzona została instytucja, której zadaniem było zabezpieczenie infrastruktury naftowej zniszczonej w wyniku długotrwałych działań wojennych oraz okupacyjnych i rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej. W październiku tego samego roku utworzono organizację, której nadano nazwę Polski Monopol Naftowy, po czym jeszcze tego samego miesiąca została ona zmieniona na Państwowe Biuro Sprzedaży Produktów Naftowych. 3 grudnia 1945 roku utworzone zostało przedsiębiorstwo pod nazwą Centrala Produktów Przemysłowych i od tamtej pory przedsiębiorstwo funkcjonowało pod tą nazwą. W roku 1945 nazwę zmieniono na Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi CPN. W roku 1958 przedsiębiorstwo powróciło do wcześniejszej firmy, którą połączono ze skrótem CPN, Centrala Produktów Naftowych, a w grudniu 1995 roku została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 1 lipca 1993 roku przedsiębiorstwo Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne przekształcono w spółkę akcyjną Petrochemia Płock S.A. W maju 1998 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu koncernu naftowego. Miał on powstać w wyniku połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. oraz Petrochemii Płock S.A. Działania dotyczące utworzenia nowego podmiotu zostały sformalizowane 7 września 1999 roku, kiedy to przyjął nazwę Polski Koncern Naftowy S.A. 3 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o nadaniu spółce nazwy handlowej Orlen. Początkiem 2018 roku podpisano list intencyjny, rozpoczynający proces wchłonięcia grupy Lotos przez PKN Orlen. W styczniu 2019 roku Orlen poinformował, że wchodzi na rynek słowacki i otwiera stację paliw pod marką Benzina. 3 listopada 2020 roku spółka poinformowała, że zgodnie z podpisaną w czerwcu umową do końca 2020 roku PKN Orlen ma stać się większościowym akcjonariuszem ruchu z pakietem 65% udziałów. Celem inwestycji jest wzmocnienie segmentu detalicznego grupy Orlen. 7 grudnia 2020 roku PKN Orlen ogłosił podpisanie umowy przedwstępnej na nabycie całości akcji spółki Polska Press, będącej między innymi wydawcą 20 dzienników regionalnych i serwisów internetowych od niemieckiego holdingu. 5 lutego 2021 nieostateczną zgodę na transakcję wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jednak decyzją z dnia 8 kwietnia 2021 roku przejęcie grupy Polska Press zostało wstrzymane. Pomimo tego 1 marca 2021 roku doszło do podpisania umowy kupna spółki Polska Press między PKN Orlen S.A. i niemieckim holdingiem. W marcu 2021 roku PKN Orlen wykupił 100% udziałów spółki transportowej OTP, jednego z największych przewoźników paliw w Polsce. W latach 2011-2018 PKN Orlen zwiększył istotnie potencjał produkcji energii elektrycznej przez budowę 2 elektrociepłowni gazowo-parowych zlokalizowanych w Płocku oraz we Wrocławku.
Bloki te zwiększą zdecydowanie moce wytwórcze koncernu. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 1,5 miliarda złotych. Wykonawcą projektu było konsorcjum General Electric. W Płocku istnieje podstawowy zakład przemysłu petrochemicznego wytwarzający paliwa, oleje, smary, asfalty oraz inne surowce wytwarzane z ropy naftowej. Na skalę przemysłową reaktyfikacja ropy naftowej odbywa się w rafineriach, w kolumnach reaktyfikacyjnych. Każdy z otrzymanych produktów rozdziela się dalej na mazut, na wazelinę, na parafinę i inne substancje lub podaje się innym przemianom chemicznym, na przykład dostosowywanie benzyny jako paliwa do silników spalinowych. Procesy rafineryjne można podzielić na dwie kategorie. Procesy zachowawcze, nie powodujące zmian chemicznych surowca i nie wpływające na wydajność produktu, a wpływające na ich jakość. To na przykład destylacja, czyli wykorzystywana do rozkładu ropy naftowej na frakcje. Absorpcja, wykorzystywana do usuwania gazów od atomów węgla C4 do C5. Krystalizacja, wykorzystywana do odparafinowania. Ekstrakcja, wykorzystywana między innymi do oddzielenia węglowodorów aromatycznych za pomocą mieszaniny aceton-benzen-toluen. I adsorpcja, wykorzystywana do oczyszczania gazów i cieczy. Procesy destrukcyjne, zmieniające skład chemiczny surowca i wpływające na wydajność produktów, to m.in. cracking termiczny i katalityczny, czyli zmiana ciężkich frakcji w frakcje lżejsze, koksowanie, rozkład surowca pod wpływem temperatury, piroliza, reforming, polega na aromatyzacji węglowodorów naftalenowych. Produktem reformingu są benzyny o wysokich liczbach oktanowych. Izomeryzacja, czyli utrzymywanie węglowodorów o rozgałęzionych łańcuchach, a przez to zwiększenie liczby oktanowej surowca. Oraz uwodornienie. Przy rafineriach istnieją też zazwyczaj oddziały produkujące polimery, polietylen, polipropylen i polistyren. Ubocznymi produkcjami rafinerii są także rozpuszczalniki organiczne, takie jak eter naftalowy, toluen i aceton.